Dzień dobry, miło mi Was gościć w nowym wydaniu Studia Meczowego. Już dziś o godzinie 12.30 rozpocznie się spotkanie 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w ramach którego zespół KGHM Zagłębia podejmie Krakowie. Na kibiców, którzy będą dziś z nami na stadionie, czekają nie tylko piłkarskie emocje, ale także atrakcyjne promocje w fanshopie, ale o tym nieco więcej za chwilę. Póki co zapraszam Was na panel dotyczący KGHM Zagłębia Lubin. Przed nami starcie 15. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Już za niespełna 4 godziny piłkarze KGHM Zagłębia podejmą na własnym boisku Krakowie. Już teraz zapraszam Was na szybki raport szatni miedziowych. Do spotkania z Krakowią nasi zawodnicy przystąpią bez kontuzjowanych Kacpra Lepczyńskiego, Jakuba Żubrowskiego oraz Dawida Kurminowskiego. Pod znakiem zapytania stoi natomiast występ środkowego pomocnika miedziowych Tomasza Makowskiego, który w ostatnim starciu z Lechią Gdańsk musiał przedwcześnie opuścić boisko właśnie ze względu na uraz. Reszta zawodników jest do dyspozycji trenera Piotra Stokowca, a o tym jak będzie kształtować się wyjściowa jedenastka miedziowych dowiecie się tradycyjnie na godzinę przed rozpoczęciem meczu. Jeśli chodzi o historię pojedynków KGHM Zagłębia Lubin z Krakowią w Ekstraklasie, to jest ona bardzo wyrównana i dotychczas liczy 36 spotkań. 11 z tych meczów wygrało KGHM Zagłębia Lubin, 12 razy lepsza była Krakowia, a 13 meczów kończyło się wynikiem remisowym. Bilans bramek w dotychczasowych grach to 51-48 na korzyść Pasów. Mamy nadzieję, że nasi zawodnicy wyrównają historyczny bilans i po raz 12 w historii wygrają z Krakowią, a co za tym idzie, dopiszą sobie bardzo ważny komplet punktów do ligowego dorobku. To tyle jeśli chodzi o mój dzisiejszy segment. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj, a tymczasem zapraszam Was już na przedmeczową rozmowę z pomocnikiem KGHM Zagłębia Lubin, Filipem Starzyńskim. A gościem dzisiejszego studia meczowego Filip Starzyński. Filip, za nami 14 spotkań sezonu 2022-2023. Początek tego sezonu był dobry, jeśli chodzi o dyspozycję. Może troszeczkę brakowało punktów. Później była ta seria 6 spotkań bez porażki. No teraz, tak jak trener Stokowiec na ostatniej konferencji po meczu z Lechią Gdańsk wspomniał o tym, że zespół znajduje się w kryzysie. Powiedz, czego Twoim zdaniem brakuje nam, żeby w tych ostatnich meczach regularnie punktować? Wydaje mi się przede wszystkim, że skuteczności, że to jest nasza największa bolączka, bo w ostatnim meczu stworzyliśmy sobie tych sytuacji dużo. Ja sam miałem kilka, które powinienem zamienić na bramkę i wtedy na pewno łatwiej by nam się grało. Nie wiem, czy jesteśmy w kryzysie, ja bym może tego aż tak nie nazwał. Na pewno mieliśmy słaby tydzień, w którym dużo sobie zaprzepaściliśmy, bo przegraliśmy 2 razy po 0-3, no i bardzo ta bolesna porażka w Lublinie w Pucharze Polski. Właśnie, to wspominasz o tych 3 porażkach, które nas dotknęły w zeszłym tygodniu, no ale przecież wcześniej, tak jak wspomniałem, była ta seria 6 meczów, gdzie porażki nie zaznaliśmy. Czy uważasz też, że być może właśnie tego nam brakuje, żeby ponownie złapać tą serię i wtedy już będzie z pewnością łatwiej? Tak, no nie przegrywaliśmy tych meczów i fajne to było, że jak nie potrafiliśmy wygrać, to remisowaliśmy. Oby znowu złapać taką serię. Ja bym wolał, żeby to była seria zwycięska i mam nadzieję, że z Krakowią po prostu zdobędziemy tutaj 3 punkty. No właśnie, teraz przed nami starcie z Krakowią. Powiedz, co wiemy na temat tego zespołu, jak ten zespół w tym sezonie się prezentuje? Są nieźle zorganizowani, są dobrą ogólnie drużyną i nie będzie to łatwy pojedynek. Mają dużo jakości, z tym, że nie jest to drużyna, której nie da się pokonać. Myślę, że my jesteśmy też mocnym zespołem i też potrafimy grać, dlatego myślę, że będzie to zwycięski dla nas pojedynek. A Twoim zdaniem, co może być takim kluczem do tego, by właśnie przeważyć tą szalę na naszą korzyść, by zaprezentować się lepiej od Krakowi, no i finalnie, żeby ten komplet punktów został tutaj w Lubinie? Na pewno strzelić jedną bramkę więcej po prostu od Krakowi.
Od godziny 10.30 w fanshopie na stadionie będziecie mogli kupić meczówki i szaliki w nowych, atrakcyjnych cenach. Koszulki meczowe będą dziś do kupienia za 150 zł zamiast 249, zaś szaliki kupicie już za złotych 30 zamiast 40. Jeśli chcecie zrobić prezent sobie lub komuś bliskiemu, nadarza się ku temu idealna okazja. Tak więc zachęcam do tego, by klubowy fanshop odwiedzić i zrobić sobie prezent. Przed nami drugie z rzędu spotkanie na stadionie Zagłębia. Tym razem rywalem Miedziowych będzie Cracovia, która znakomicie rozpoczęła sezon, bo od 3 wygranych, ale później zaczęła już grać w kratkę. Tradycyjnie poświęćmy chwilę, aby bliżej przyjrzeć się zespołowi popularnych pasów. Tak jak wspomniałem, w pierwszych dniach po starcie nowego sezonu zespół Cracovii był chwalony pod każdym względem. Nic z tym dziwnego, bowiem podopieczni trenera Jacka Zielińskiego zanotowali serię 3 pierwszych meczów zakończonych zwycięstwem, w tym okazale pokonali Legię Warszawa 3-0. Później jednak coś się zacięło i zespół pasów nie był w stanie znaleźć sposobu na to, by pokonać swoich rywali w 4 kolejnych potyczkach. Obecnie jedyny krakowski przedstawiciel w PKO BP Ekstraklasie plasuje się na 9 pozycji w tabeli, mając 2 punkty więcej od Miedziowych, czyli dokładnie 19, z bilansem bramkowym 15-11. Indywidualnie w zespole Cracovii na pewno nieźle radzi sobie młodzieżowiec Michał Rokoczy, który w obecnych rozgrywkach ligowych już 4-krotnie trafiał do siatki rywali, a także zanotował 1 asystę przy trafieniu swojego kolegi z zespołu. Ponadto 20-latek ma na koncie również 1 ostatnie podanie w rozgrywkach Fortuna Pucharu Polski. To nie wszystko, bo dobra postawa pomocnika została dostrzeżona i nagrodzona tytułem najlepszego młodzieżowca lipca. To właśnie Rokoczy miał istotny wpływ na to, jak dobrze Cracovia radziła sobie na starcie obecnej kampanii. Spójrzmy jeszcze, w jakiej sytuacji kadrowej Cracovianie przyjadą dziś do Lubina. Jeżeli chodzi o kontuzję, to od końcówki sierpnia na boisku nie ujrzeliśmy Kamila Pestki, który był wiodącą postacią w zespole trenera Jacka Zielińskiego. Co do kartek, szkoleniowiec pasów nie będzie mógł dziś skorzystać z usług Dawida Jabłońskiego, który w ostatnim starciu z Lechem Poznań obejrzał swój 4 żółty kartonik w tym sezonie. Do składu powróci za to Michał Sipla, który przed tygodniem odbył już 1 mecz zawieszenia za kartki. Jeśli chcecie zapytać o coś Kacpra Bieszczada, nadarza się ku temu idealna okazja. Pod dedykowanymi grafikami w naszych mediach społecznościowych zbieramy pytania do bramkarza KGHM Zagłębia. Odpowiedzi w pierwszej kolejności pojawią się na klubowym TikToku i Instagramie. Tak więc jeśli jeszcze nie obserwujecie nas właśnie w tych platformach, na tych platformach, to zachęcam do tego, by te zaległości jednak nadrobić. No jestem. Super. Cześć, tu Filip Kocaba, a oto moja 11. Mój ulubiony piłkarz z dzieciństwa to... No myślę, że jest to Cristiano Ronaldo. Gdzieś tam od małego zawsze oglądałem tego zawodnika i robił na mnie ogromne wrażenie. Na jakim defensywnym pomocniku się wzoruje? Obecnie myślę, że od kilku lat jest to Casemiro, bo kibicuje Realowi Madryt i zawsze on zdobywał z tym klubem sukcesy, jak wygrane Ligi Mistrzów czy pod rząd. No i gdzieś tam zawsze imponowała mi ta jego gra, ta zadziorność i myślę, że miał ogromny wpływ na te sukcesy królewskich. Cecha charakteru, którą najbardziej w sobie cenię, to myślę, że jest to waleczność i to, że staram się nigdy nie poddawać i zawsze dążę do wyznaczonego sobie celu. Moim marzeniem piłkarskim jest to zagranie w Lidze Mistrzów. Bardzo chciałbym od dziecka, jak oglądam te rozgrywki, wystąpić chociaż raz tam na tym boisku i usłyszeć hymn. Zagraniczna liga piłkarska, którą najchętniej oglądam to... No myślę, że nie będę tutaj za bardzo oryginalny. Jest to Premier League. Myślę, że tak jak większość śledzę te rozgrywki i oglądam je. Mój najlepszy kumpel w szatni to... No myślę, że jest to któryś z młodych zawodników, bo gdzieś tam my się najbardziej trzymamy. Czy Tomek Pienko, czy Oliwier Sławiński, to właśnie z nimi mam taki najlepszy kontakt. Jako rodowity lubinianin najbardziej sobie cenię w tym mieście
No jako, że jest to takie małe miasto, to myślę, że najbardziej cenię w tym mieście właśnie taki spokój, że rzadko co tutaj się dzieje takiego, żeby mogło mnie zaskoczyć. Moja ulubiona potrawa to jest to makaron spaghetti czy albo carbonara, to już obojętne, ale bardzo lubię makarony. Gdybym na jeden dzień mógł mieć super moc, to co by to było? Myślę, że przewidywanie przyszłości. O, bardzo bym chciał posiadać na jeden dzień taką super moc. Zbliżający się mundial wygra. Chciałbym powiedzieć, że Polska, aczkolwiek myślę, że jest to mało prawdopodobne, a z takich realniejszych opcji myślę, że Hiszpanie mogą zajść bardzo daleko. W piłce nożnej najbardziej lubię, nie lubię. Myślę, że nie lubię przegrywać, to na pewno. A co najbardziej lubię, to cała ta otoczka piłki nożnej. Od samego meczu, po treningi cały tydzień. Myślę, że wszystko bardzo lubię. O 12.30 rozpocznie się spotkanie pierwszej drużyny KGHM Zagłębia, a kilka godzin później, bo o 18.30 o ligowe zwycięstwo w 17. kolejce Ewiner drugiej ligi powalczą podopieczni trenerów Jarosława Krzyżanowskiego i Pawła Sochackiego. Zmagania miedziowych z zespołem KKS Kalisz będziecie mogli obejrzeć oczywiście na paśmie WP Pilot. I tym oto sposobem dotarliśmy do końca studia meczowego przed pojedynkiem KGHM Zagłębia z Krakowią. Bądźmy z naszą drużyną zarówno wtedy, kiedy idzie, kiedy są punkty, jak i w tych słabszych momentach. Miedziowi potrzebują naszego wsparcia, tak więc mam nadzieję, że weźmiecie rodzinę i znajomych i wspólnie zobaczymy się dziś na trybunach Stadionu Zagłębia. Za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!